Barcelona kontra Napoli, czyli do Barcelony powrót do jedynej szansy, żeby ten sezon uratować, do Ligi Mistrzów. Pytanie, czy to nie są jednak za wysokie progi. Nie mówię o Napoli, mówię o całej Lidze Mistrzów. To będzie naprawdę trudna przeprawa, zwłaszcza ten Bayern w następnej rundzie, ewentualnej następnej rundzie. Wiadomo, że Barcelona ma swój wynik po pierwszym meczu. Ma 1-1 wymęczona, 1-1 z pierwszego spotkania. Natomiast ma też swoje problemy. Pandemia trochę pomogła, bo kilku piłkarzy wróciło do zdrowia. Natomiast wciąż to jest zespół, który nie będzie mógł wystąpić w najsilniejszym składzie przeciwko Napoli. Zabraknie przede wszystkim Busquetsa, zawieszonego za kartki, zabraknie Vidala. Ta pozycja takiego defensywnego pomocnika jest zawsze w Barcelonie bardzo istotna. Taki zawodnik, który nadaje rytm gry. Nie jestem do końca przekonany, czy Rakitić to udźwignie. Niemniej mam wrażenie, że teraz ta drużyna będzie taka mocno zadaniowa i was zaskoczę moim typem. Otóż moim zdaniem oni podejdą do tego spotkania tak, aby przede wszystkim nie stracić gola i wydaje mi się, że Barcelona na Camp Nou gola nie straci. Nie będzie to wielka strzelanina. To jest mój typ, może szalony, bo Barcelona, jak wiemy, lubi bramki stracić, lubi przeciwnikowi stworzyć sobie nawet sytuację. Natomiast ja uważam, że w tym meczu Napoli bramki nie zdobędzie.